Zgrabny, lekki i do tego tak nietuzinkowy. Zapraszam Was dzisiaj na test Huawei MateBook X Pro 2022. Ultrabooka segmentu premium, również tego cenowego. To bez krzty wątpliwości wysoce mobilny laptop. Mówimy tu o 14-calowym rozwiązaniu o grubości 15,5 mm i wadze nie przekraczającej 1,3 kg. Jakość wykonania już od początku sprawia bardzo dobre wrażenie. Spasowanie elementów należy oceniać na dziesiątkę, obudowa z magnezu ekstra. A problemy typu skrzypienie czy uginająca się klapa, nie uświadczymy tego w MateBooku. Na dodatek mówimy o laptopie z wykończeniem soft touch, a więc przyjemnym w dotyku, nierażącym naszych dłoni chłodną aluminiową obudową, a pewnie przylegającą do naszej skóry. W sprzedaży jest też wersja klasyczna, tańsza, z aluminiową obudową. Rzecz jasna, MateBook X Pro to popis minimalizmu. Dwie rzeczy, które najmocniej rzucają się w jego bryle, to otwory wentylacyjne znajdujące się z tyłu obudowy, a także cztery gumowe podkładki. Na jakie porty postawiło Huawei? Dwa Thunderbolt 4 brzmią bardzo dobrze. Dwa dodatkowe USB-ki 3.2 generacji pierwszej typu C również, a poza tym mamy w dyspozycji gniazdo mini jacka. Chociaż brak HDMI czy USB typu A może być przez niektórych odczuwalny. Wówczas przydadzą się przejściówki, jedną z nich Huawei gwarantuje w zestawie z MateBookiem. A co siedzi w środku flagowego produktu Huawei? Mocny zestaw komponentów. Intel Core i7-1260P z liczbą 4 rdzeni P i 8E. Do tego dochodzi zestaw 16-gigabajtowej pamięci operacyjnej LPDDR5 z zegarem 5200 MHz, choć w tej cenie moglibyśmy już spodziewać się 32-gigabajtowego rozwiązania. Warto jeszcze wspomnieć o zintegrowanym układzie graficznym Iris Xe z liczbą 96 jednostek wykonawczych, czy w końcu szybkim nośniku danych, 1TB SSD M2 NVMe produkcji Samsunga. Myślę, że jedną z ciekawszych rzeczy w testowanym laptopie jest touchpad. Duże, wyraźne, wydzielone i do tego sięgające krawędzi obudowy pole nie jest tym, co znacie z większości laptopów. Wyposażono go bowiem w mechanizm haptyczny, a także tryb gestów obsługiwany przez Huawei FreeTouch. Dzięki ustalonym scenariuszom już za pomocą palców czy knykci możemy wywołać odpowiednie żądanie. To prosty sposób na szybki zrzut ekranu, zamknięcie okna czy regulację poziomu głośności. Touchpad ogólnie pracuje bez zastrzeżeń, podobnie jak klawiatura. Tradycyjna wyspówka bez sekcji numerycznej rzecz jasna najlepiej spisze się podczas edycji tekstów. Klawisze charakteryzują się niskim skokiem, a sama klawiatura dysponuje dwustopniowym oświetleniem. Kolejny raz ogromnym atutem laptopa Huawei ma być matryca LTPS. To nie tylko rozwiązanie o wysokiej rozdzielczości 3,1K, proporcjach 3:2 i 90Hz odświeżaniu, ale również takie, które posiada certyfikat TUV iComfort 3 z dodatkową kontrolowaną magnetycznie warstwą Nano Optical AR, która redukuje odbicia światła aż o 60%, przynajmniej tak mówi Huawei. Akurat atuty wyświetlacza w proporcjach 3:2 poznałem przy okazji testów MateBooka 16S, ale dopiero ta matryca w MateBooku X Pro daje pełną satysfakcję w pracy przy mocnym oświetleniu. Zapewne na to złożyły się dwa elementy. Pierwszy jest już Wam znany, to warstwa Nano Optical AR, a drugi to wysoka maksymalna jasność sięgająca 500 nitów. Zresztą ekran nie tylko cechuje odpowiedni poziom luminancji, ale również bardzo dobra równomierność podświetlenia. Nieprzeciętne odwzorowanie kolorów w gamucie DCI-P3 sięga ono ponad 93%, czy średni błąd delty E w okolicach jedynki. Warto wspomnieć, że laptop oferuje natywnie dostęp do trzech profili kolorów, P3 natywnego, a także sRGB. Uzupełnienie tego stanowi wysoki kontrast, obsługa trybu HDR400 czy, uwaga, uwaga, powłoka ochronna matrycy na zarysowania klasy 9H. Kamerka 720p wraz z oprogramowaniem Huawei ma być pokazem możliwości sztucznej inteligencji. Takie rzeczy jak tryby beauty, funkcja automatycznego wyśrodkowania rozmów w kadrze, czy ta imitująca naturalny kontakt wzrokowy podczas połączeń wideo, to oczywiście spore jej atuty. Podobnie jak obsługa bezdotykowych gestów AI. Tylko dlaczego postawiono na rozwiązanie 720p, skoro w tańszych notebookach znajdziemy te o wyższej rozdzielczości? Dobre chociaż jest to, że funkcja Windows Hello działała bez zarzutu. O jednej jeszcze rzeczy nie wspominałem w testach notebooków Huawei, o oprogramowaniu. To co najważniejsze znajdziecie w ich intuicyjnym autorskim panelu sterowania. Przede wszystkim oprogramowanie jest mało inwazyjne, za co leci plus dla Huawei, a w samym panelu sterowania mamy dostęp do szybkiego nagrywania obrazu, zrobienia screenshota, czy też opcji udostępniania plików połączonemu urządzeniu. Również jest szybki dostęp do kamerki, czy to do systemu Huawei Sound, dzięki któremu możemy regulować pracę głośników, zresztą one też wypadają całkiem nieźle. O czym warto wspomnieć, są dosyć głośne. Dźwięk z nich płynący oceniam jako dobry pod względem tego, co słyszałem w innych laptopach. Jest też jeszcze drugie okienko, nieco bardziej rozbudowane o nazwie Manager PC Huawei. Tam mamy pełną diagnostykę PC-ta czy laptopa. Możemy dzięki tej opcji zaktualizować BIOS,
całe oprogramowanie, również sterowniki, więc tych opcji jest bardzo mnogo. To wszystko działa jak należy, jest czytelne, proste i z tego należy się cieszyć. I jak podkreślam, mało inwazyjne, co najważniejsze. Też wysoko oceniam system połączenia telefonu z laptopem marki Huawei. Połączyłem Y70 właśnie z MateBookiem X Pro. Wszystko przebiegło w sposób błyskawiczny. W ciągu kilkunastu sekund jesteśmy w stanie udostępnić pliki z komputera na telefon bądź odwrotnie, wykonać screenshota całego obrazu komputera, więc to naprawdę zasługuje na docenienie. Szkoda tylko, że Y70 nie był obsługiwany w pełny sposób na MateBooku, ale są to pewne ograniczenia wywołane tutaj decyzją Huawei'a. Jak już wiecie, do tegorocznej edycji MateBooka trafił 12-rdzeniowy Intel Core i7-1260P serii Alder Lake P. To rozwiązanie z TDP na poziomie 28W, natomiast w trybie Boost może ono chwilowo osiągać poziom 65W jednostki. Jak wypada on na tle mocniejszych Alder Lake'ów H? Wyraźnie słabiej, ale nie na tyle, by nie poradził sobie z zadaniami, które będą przed nim postawione. Dalej, bez problemu złożycie na nim prosty film, czy wykonacie nieco bardziej zaawansowane czynności biurowe. Według moich testów, Intel Core i7-1260P w połączeniu z Iris Xe zapewnia nieznacznie gorsze osiągi w gamingu od jednostki i7-12700H. Potrójne wloty powietrza, podwójny układ chłodzenia Huawei Shark Fin, ultracienkie moduły rozpraszania ciepła z komorą próżniową. Wszystkie te rarytasy tworzą system chłodzenia procesora Intel Core i7-1260P i działają wystarczająco skutecznie, by powiedzieć, że ten laptop nie należy do najgorętszych w stawce. Owszem, przez pierwszych kilka sekund renderu temperatura procesora osiąga pułap 97 stopni Celsjusza, ale następnie spada do okolic 81. Ciut bardziej niepokojąca wydaje się być skala nagrzewania nośnika M2 NVMe marki Samsung, co jednak z emitowanym hałasem posłuchajcie. Możliwości akumulatora MateBook X Pro określiłbym mianem poprawnych. Przy maksymalnym poziomie jasności ekranu wystarczą one do ponad 5-godzinnego seansu filmowego. Przy dłuższych sesjach z laptopem nie rozstawałbym się z dołączoną 90W ładowarką. Zapewnia ona szybkie ładowanie, gdyż 50% stan energii uzyskujemy już po 30 minutach jej działania. Nareszcie nadszedł czas podsumowania tej perły w koronie wśród laptopów marki Huawei, MateBooka X Pro. Jest to laptop absolutnie nietuzinkowy, o znakomitej jakości wykonania, świetnym wyglądzie, fantastycznej matrycy, mimo że ta nie jest OLED-em, z dobrze skomponowanym środkiem, choć w tej cenie moglibyśmy się spodziewać 32GB RAM-u, ale też zdaję sobie sprawę, że rzadko w ultrabookach uświadczymy taką pojemność pamięci. No właśnie, kwestia ceny, bo o tym jeszcze nie mówiłem w tym odcinku. Za laptopa wzmocnionego w tej niebieskiej wersji, którą przyszło mi testować, zapłacicie blisko 10 tysięcy złotych. Nawet jak na laptopa biznesowego jest to wysoka wycena, nawet jak na laptopa z certyfikatem Intel Evo, o czym trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast jest to laptop też specyficzny, żeby go troszeczkę obronić. Jeżeli prześledzilibyśmy sobie te wszystkie punkciki, komponenty, z których składa się MateBook X Pro, no to trzeba sobie powiedzieć, że wypada on dobrze, jak nie bardzo dobrze. O matrycy już mówiłem, głośnikach także. A nawet ten panel sterowania Huawei jest jednym z mniej inwazyjnych spośród całej oferty, nawet patrząc na konkurencję. Tutaj muszę zapisać plusik, że te wszystkie funkcje przydają się i nawet połączenie z telefonem wypada znakomicie. Nie miałem absolutnie żadnych problemów, by się połączyć. To wszystko przebiega w sposób zwarty, szybki i bezbolesny dla użytkownika. Trzeba też sobie powiedzieć jednak o wadach, bo te istnieją. One absolutnie nie dyskwalifikują jego wyboru, bo jednak mówimy o laptopie za blisko 10 tysięcy złotych, który powinien w każdych warunkach wypadać dobrze, ale dziwi mnie fakt umieszczenia kamerki 720p. Jednak w tańszych rozwiązaniach zastosowano 1080p i tamte kamerki pracowały dużo lepiej, mimo braku niektórych funkcji właśnie tej kamerki 720p. Akumulator mógłby wystarczać na dłużej, bo te niecałe 6 godzin oglądania filmów to jednak trochę mało, jak na ultrabooka. No i też ten dysk mógłby być chłodniejszy, przynajmniej by nie zwalniał w operacjach kopiowania plików, ale zdaję też sobie sprawę, że raczej takie operacje, większe kopiowania plików będą rzadziej wykonywane na tym laptopie, ale warto o tym wspomnieć, bo jednak na laptopa trzeba także patrzeć przez pryzmat tych bardziej wymagających zadań. Specyficzny laptop o specyficznym przeznaczeniu, ale w ogólnym rozrachunku naprawdę dający radość. I kiedy go testowałem, powiedziałem sobie, że chyba to jest dobry moment, aby samemu przemyśleć kwestię zakupu ultrabooka. Bo chyba się starzeję, ale właśnie takie rozwiązanie jest dla mnie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa, pa.